Ryszard Czarnecki z zarzutami. Jego komentarz? Wprost kpi z paragrafów. Prokuratura postawiła byłemu posłowi do Parlamentu Europejskiego Ryszardowi Czarneckiemu zarzut doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości podczas procedury ubiegania się o zwrot kosztów podróży. Kategorycznie odrzucam zarzuty prokuratury. Nie przyznałem się do zarzucanego mi czynu. Jestem przekonany, że dowiodę swojej niewinności, powiedział Faktowi polityk, po czym zakpił sobie z pracy polskich prokuratorów. Według śledczych były europoseł miał podawać nieprawdę w sporządzonych i podpisanych dokumentach, co do miejsca zamieszkania w kraju, a następnie miał złożyć 243 wnioski o zwrot kosztów podróży, w których miała zostać podana nieprawda, co do odbywanych podróży służbowych, przejechanego kilometrażu oraz pojazdów, jakimi miały się one odbywać. Łączna wartość szkody wyniosła 854 642 zł, odpowiadającą kwocie 203 167 euro. Przy czym z poczynionych ustaleń wynika, że podejrzany zwrócił pokrzywdzonej instytucji kwotę 104 517 euro, 439 663 zł, podała prokuratura. Za zarzucane mu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat. Zarzuty dla Ryszarda Czarneckiego. O ogłoszeniu zarzutów Ryszardowi Czarneckiemu, prokuratura okręgowa w Zamościu poinformowała w komunikacie prasowym. Ryszard C., przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył krótkie wyjaśnienia, w których zanegował fakt popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, podali śledczy. Przedmiotowe postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, OLAF, dotyczącym doprowadzenia Parlamentu Europejskiego w okresie od lipca 2009 roku do czerwca 2014 roku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości przez posła do Parlamentu Europejskiego 7 i 8 kadencji, podczas procedury ubiegania się o zwrot kosztów podróży, sprecyzowała w komunikacie prokuratura. Ryszard Czarnecki, dowiodę swojej niewinności. Przede wszystkim kategorycznie odrzucam zarzuty prokuratury. Nie przyznałem się do zarzucanego mi czynu. Jestem przekonany, że dowiodę swojej niewinności. I czekam ze spokojem na rozwój sytuacji, mówi Faktowi Ryszard Czarnecki. Skoro przedstawiciele władzy wymieniają moją sprawę jako jedną ze spraw polityków PiS, to jest to kwestia, nie moim zdaniem, ale dla nich, polityczna. Bo oni sami o tym mówią. Jestem w towarzystwie Morawieckiego, Obajtka, Sasina, Romanowskiego i innych polityków obozu prawicy, mówi były europoseł. Kuriozalne jest to, że prokuratura mówiła, że grozi mi 8 lat, teraz już 15 lat. Dobrze, że w Polsce zlikwidowano karę śmierci, ironizuje polityk. W 2 lata wszystkie oczekiwane przez Parlament Europejski środki zostały zwrócone. Od 2022 roku dla Europarlamentu nie ma tematu, dla prokuratury europejskiej nie ma tematu, ale nagle jest temat dla prokuratury w Polsce i nagle mój status świadka zmienia się po 4 latach na statut podejrzanego, broni się w rozmowie z Faktem były europoseł PiS.